Startuję. Chyba coś się zaczyna dziać teraz. Cześć, witajcie. Cześć, witajcie. Pozdrawiam Was, Aleksander. Dzień dobry. Cześć, mój drogi przyjacielu. Proszę napisz, czy mnie widzisz dobrze, czy mnie dobrze słyszysz. Nazywam się Aleksander Kramarz. Jestem podróżnikiem, fotografem. Prowadzę biuro podróży Mix Travel i słuchajcie, mieszkam w Prudniku, w mieście, które jest bardzo fajne, historyczne. Mamy fajny dzień, fajną pogodę. Proszę, jest to mój pierwszy vlog, więc dajcie znać, czy mnie dobrze widać, czy mnie dobrze słychać. I zapraszam Cię oczywiście to na tą pierwszą relację moją, live'ową. I jeśli jesteś zainteresowany jakimiś pytaniami do mnie, to bardzo Cię proszę o to. I słuchajcie, będę już mówił o tych rzeczach, które tutaj napisałem, tylko proszę Was, dajcie jakiś znak, czy mnie dobrze widać, słychać. Okej, okay. Widzę tutaj, że już jest jakiś kontakt. Także kochani, zaczynam dzisiaj, więc może zacznę od początku. Mam na imię Aleksander Kramarz, kochani, pochodzę z Prudnika. Znacie mnie z internetu jako Mix Travel, portal turystyczny, vlog, i znacie mnie również z biura stacjonarnego, które się nazywa Biuro Turystyczne Medium. Kochani, dzisiaj chcę Wam powiedzieć o trzech tematach. Pierwszy temat to, czy wakacje 2001 będą i czy te wakacje, jak te wakacje będą wyglądały. Drugi temat to będzie gość niespodzianka, który do mnie dzięki Bogu dojechał, słuchajcie. A trzeci temat to jest temat mojego kanału YouTube'a, które filmy są popularne, do których krajów chcecie jechać. I teraz tak, jak widzicie, trochę tremę mam. Ale mam nadzieję, że mnie z tej tremy troszeczkę ogarniecie, zaczniecie coś pisać, będziemy jakieś reakcje między sobą, komentarze wymieniać. Także trzymajcie się i będziemy i zaczynamy. Słuchajcie, pierwszy temat to jest temat przede wszystkim, czy wakacje są i czy będą wakacje 2021. Moi drodzy, tak naprawdę te wakacje trwają, czyli wy cały czas ode mnie podróżujecie, słuchajcie, to jest Egipt, to jest Dominikana, to jest Zanzibar, to jest Madeira, to są Wyspy Kanaryjskie. Jest tego może 20%, powiedzmy w porównaniu do lat 2017-2019, które robiłem, ale globalnie te wakacje trwają. Także jak najbardziej, słuchajcie, co tydzień mam wyloty, pomagam Wam w tych wylotach i one tak naprawdę trwają. A czy one będą bardziej masowe, normalne, że tak powiem, jak dawniej, no to wydaje mi się, że życie nam pokaże, ale na pewno sytuacja jest bardzo dynamiczna. To bardzo fajne zdanie wypowiada mój dobry znajomy Piotr Henicz z biura Itaki. Czyli pamiętajcie, sytuacja jest dynamiczna, ale uważam, że ona jest bardzo rozwojowa, pozytywna. I słuchajcie, i przeczytam Wam taki, bo nie będę się na temat tych komunikatów nie wiadomo jak rozwodził, bo one codziennie, co tydzień, co miesiąc się zmieniają, ale na plus. I bardziej postaram Wam się przytoczyć, pójść na linka, wysłać Wam mój film z tamtego roku, z lipca, który zrobiłem z moim partnerem, Gazetą Rzeczpospolitą i słuchajcie, z Biurem Podróży Grecos. Więc ten filmik bardzo dobrze obrazuje ciągle, jak ten rok będzie podobnie wyglądał. Na pewno, słuchajcie, możecie do mnie pisać na maila rezerwacje@mixtravel.pl i zawsze ja Wam będę pomagał. Powiem Wam taką ciekawostkę. Ja tak naprawdę w czasach COVID-u, czyli od marca do tego roku, no praktycznie codziennie pracuję, nawet w soboty. Także nie było sytuacji, żeby ktoś z Was miał jakąś porażkę podczas podróży, jakiś problem. Zawsze jesteśmy Wam pomocni. Można powiedzieć, że prawie czasami 24 godziny na dobę. Także to jest fajne w tym, że jako agent, czy jako osoba w ogóle pomagam Wam w tych wakacjach. I przechodzę do konkretów. Kochani, ja posilę się fajnym komunikatem, który dostałem teraz od rządu greckiego. Czyli to będzie taka jedna sensowna rzecz, która Wam powie w ogóle o tym, jak to powinno wyglądać. Więc tak, moi drodzy, komunikat wyszedł 19 kwietnia tego roku i brzmi bardzo fajnie. Słuchajcie, wszyscy podróżni udający się z terytorium Polski do Grecji są zwolnieni z odbywania 7-dniowej kwarantanny pod warunkiem. I kochani, posiadania negatywnego wyniku testu PCR, wykonanego najpóźniej 72 godziny przed przylotem, z obowiązku wykonania testu zwolnione są dzieci poniżej 5 roku życia lub przyjęcie ostatniej dawki szczepionki przeciwko COVID-19 najmniej 14 dni przed przybyciem do miejsca docelowego. Podróżujący zobowiązany jest do przedstawienia dowodu szczepień wydanego przez organy publiczne i przetłumaczenia na język angielski. Czyli kochani, tak mówiąc prosto, to jest podobnie, na przykład ja Wam dam przykład mój. Czyli na przykład
drogi kolego, koleżanko, chcesz jechać ode mnie do Grecji na przykład w czerwcu, to w ten sposób się odbędzie, że jeśli masz szczepionkę, no to wypełnisz tylko tą listę taką, którą trzeba wypełnić z kodem QR do Grecji i to wystarcza. Jeśli nie masz szczepionki, musisz zrobić 72 godziny przed wyjazdem kod PCR. Także no, uważam, że to jest bardzo pozytywne. Wiadomo, że to chcielibyście mieć większą komfortową sytuację w tych podróżach, ale wydaje mi się, że to i tak jest fajnie, że jeśli spełnimy te warunki, to bez problemu te wakacje pojedziemy. I teraz tak, jeśli chcecie rozwijać ten temat, to bardzo was proszę tutaj o komentarze. Ja zaraz zobaczę ewentualnie sobie przez chwilę, hej, wszystko ok, dobra, widać, słychać radą, pozdrawiam. Cześć Olek, wszystko świetnie słychać, widać, super. Więc moi drodzy, to będę przechodził, dobra, prosicie, żebym ciszej mówił. Dobra, czyli widzicie, tutaj wszyscy mnie wspierają, ok, będę mówił ciszej i spokojnie. Znacie mnie trochę, tu szczególnie ci lokalni klienci, jaki jestem troszeczkę zwariowany, więc może faktycznie za szybko mówię troszeczkę. Więc dobrze, to przechodzę do konkretów. Takim problemem, który widzę u was, jest ciągle siedzenie przed tymi wszystkimi przeglądarkami, przed szukaniem tych podróży i czasami zajmuje wam to tydzień, dwa tygodnie. Jesteście wkurzeni, bo tych ofert jest mnóstwo, nie dość, że dziesiątki, miliony czy setki tysięcy, więc tym bardziej, słuchajcie, uderzajcie do mnie, piszcie, dzwońcie na rezerwację Mapamix Travel. I teraz tak, kochani, może zadam wam taką spokojną, fajną zagadkę, co trzeba tak naprawdę zrobić przed wakacjami? Może ktoś na szybko coś podpowie, jaka jest najważniejsza rzecz, którą trzeba zrobić przed wakacjami? Ja o tym często mówię, ale większość osób zapomina, więc poczekam tu na jakieś odpowiedzi, może ktoś akuratnie spróbuje mi szybko napisać, co jest, od czego zaczynają się wakacje, co trzeba mieć, żeby pojechać na wakacje. Ja tu poczekam na jakąś reakcję, może akuratnie spakować się. Dobra, tutaj Bartek, Borys pisze spakować się. Tak, Bartku, ale słuchajcie, ale Bartek się śmieje, słuchajcie, ale powiem wam taką rzecz. Tą zagadkę wam może szybko odgadnę. Najważniejszą rzeczą, którą przychodzicie do mnie i nie macie, to jest, kochani, najważniejszą rzeczą dowód aktualny i, kochani, paszport. Często bywa tak, że chcecie już kupować, prawie wklepuje te wakacje, a tu się okazuje, kochani, że nie macie ani dowodu, ani paszportu aktualnego. Czyli proszę was, teraz przed sezonem zróbcie taką rzecz. Weźcie sobie, tak jak ja na przykład teraz tak po chłopsku, że tak powiem, swój dowód i zobaczcie, do kiedy mam ważny dowód. Słuchajcie, żeby wjechać do krajów Schengen, wystarczy, że dowód będzie, nie wiem, nawet 5 dni, powiedzmy, słuchajcie, ważny po wakacjach, do których przyjedziecie. Ale słuchajcie, są kierunki, na które trzeba mieć paszport pół roku ważny. Czyli słuchajcie, otwieracie paszport i też bardzo spokojnie tu oglądacie sobie paszporty. Słuchajcie, już naprawdę widziałam wiele przypadków i miałam tutaj w biurze, kiedy o mało nie było dramatów. Dlatego zaczynamy od tego, że wyciągamy swoje, słuchajcie, w domach, z barków, z portfeli, wyciągamy swoje dowody i paszporty. Proszę was taką rzecz, na dowody pojedziemy tylko do paru krajów i najważniejszym dokumentem dla mnie, ja nawet wam powiem szczerze, do Grecji, może do Czech nie na piwo jak jadę, ale na przykład nawet do Grecji biorę sobą paszport. Bo jednak paszport, słuchajcie, jest najważniejszym dokumentem. Do paszportu wbijam wszelkiego rodzaju wizy, niewizy, pieczątki, więc dużo krajów, pamiętajcie, które możecie mieć na wakacje, no musicie pojechać na paszport, no nie da się pojechać na dowód. Dlatego proszę was o taką rzecz, weźcie, sprawdźcie osobiste wasze dowody i paszporty. I mam dla was kolejną fajną sprawę, ponieważ jeśli macie problem z fotografem, boicie się pójść do fotografa, bo to czasami kobiet jest największy problem, to kochani, to ten problem wam rozwiąże, ponieważ ja tu z tyłu na zapleczu biura podróży mam własne studio fotograficzne, gdzie wam wykonam takie zdjęcie. Czyli słuchajcie, pamiętajcie, sprawdzamy dowody, paszporty. Jeśli nie mam coś aktualnego, przychodzicie do Ola zrobić zdjęcie lub zrobicie w Warszawie, w Radomiu, w Poznaniu czy gdziekolwiek. I słuchajcie, teraz bardzo ważna sprawa. Przez COVID-a nie jedźcie bezpośrednio na przykład do urzędu paszportowego bezpośrednio, tylko trzeba skontaktować się z urzędem paszportowym telefonicznie i umówić się na wizytę. I zazwyczaj na taką wizytę, kochani, bierzecie sobą
wpierw umawiacie się telefonicznie i pamiętajcie, że na taką wizytę też trzeba mieć, to wam na pewno tam podpowiedzą, trzeba mieć wydrukowany dokument związany z zapłatą też za ten paszport. Czyli oprócz umówienia się na ten paszport, kochani, wpłacacie pieniążki na, przez bank do urzędu paszportowego waszego i wydrukujecie ten dokument i dopiero jedziecie, słuchajcie, do urzędu paszportowego. Moi drodzy, dobrze, czyli spełniliśmy te warunki. Czyli tutaj zobaczę jeszcze wasze komentarze, odpowiedzi, słuchajcie. Aha, zarobić kasę, Dycia fajnie pisze, paszport, sprawdzić ważność dokumentów, Bartek Robotycki, spakować je. Fajnie, cieszę się, że od was jest jakaś reakcja, że tutaj się bawimy razem wszyscy i słuchajcie, mam prośbę, jeśli wam się tutaj w ogóle mój vlog, mój live podoba, to też podzielcie się z znajomymi, to też będzie mi bardzo miło, ponieważ no, w tych ciężkich czasach, słuchajcie, no, też muszę zarabiać na różne formy, różne czasy. Moi drodzy, myślę, że tak, przejdę teraz do takich pytań, które tutaj widzę od was dostałem i na które pomalutku będę chciał odpowiadać. Pozwólcie, że się napiję łyka wody, więc piszcie i nasz live zabawa trwa. Może tak, ja sobie zerknę, słuchajcie, tylko na te jeszcze 2-3 pytanka. Już sobie tutaj jeszcze te wasze też tutaj tu widzę i okej, okay, dobra, to może tak. Jakie miejsce, słuchajcie, jakie miejsce wybrać inaczej, bo słuchajcie, jest taki czasami problem, pytacie się, gdzie, kiedy na wakacje wyjechać i gdzie. Ja bardziej lubię odpowiadać na takie pytanie lubię odpowiedzieć, gdzie i kiedy na wakacje, ponieważ słuchajcie, kwiecień i maj to jednak nie jest dobry moment na wyjechanie na wakacje, na przykład do Grecji na przykład, tak? Na takie typowe wybyczenie się, wygrzanie się. Więc może teraz tak, skupię się na takich najważniejszych tych odpowiedziach waszych i ja na przykład, gdzie ja bym pojechał na przykład w kwietniu czy w maju na wakacje. Kochani, ja bym wybrał Egipt. Ja bym wybrał Egipt dlaczego? Ponieważ wtedy w Egipcie temperatura jest około 30-35 stopni. Jest to bardzo fajny okres na Egipt, słuchajcie. I na pewno dużo z was wie, jeśli ty nie wiesz, przyjacielu, i mogę ci zaproponować, to będzie to Marsa Alam. Powiem ci tak, ja Marsa Alam uwielbiam, dlaczego? Już ponad 12 lat temu napisałem artykuł taki Nowa Aleksandra Kargamarza, dotyczył właśnie Marsa Alam, ponieważ wybudowano tam piękny port Galip i przy tym porcie, słuchajcie, są hotele. W Marsa Alam przede wszystkim mamy, słuchajcie, też to fajnego, że są te rafy bardzo wszystkie no jeszcze zadbane, nie są takie zniszczone na przykład jak w Hurgadzie. I moi drodzy, w Egipcie uwielbiam też to, że przy paru hotelach jest, przy paru hotelach są plaże, które są prawdziwie plaszczyste i wchodzicie jak do Bałtyku, jak przy greckich plażach do morza. Czyli jest pierw piasek, piękne zejście nawet bez bucików i dopiero są rafy. Znacie na pewno Hurgadę, niektórzy z was, czy Sharm el-Sheikh i wiecie, że zazwyczaj jest tak, że jest rafa, jest drabinka, jest pomost i trzeba wejść do wody. W Marsa Alam tego, słuchajcie, w większości hotelach nie ma. Ja szczególnie uwielbiam hotel, słuchajcie, Brajka, hotel obecny, który się nazywał kiedyś Solimar, teraz się nazywa, widzicie, to już jest może nie skleroza, ale dużo tych tematów, słuchajcie, Malikia, to jest hotel Malikia. Więc jakbym miał wam polecić szczególnie teraz, kwiecień i maj, bo widzicie jaka jest pogoda, no to na pewno to będzie Egipt, szczególnie Marsa Alam. Słuchajcie, w Hurgadzie też już będzie bardzo przyjemnie. Hurgada zawsze zazwyczaj w styczniu, w lutym jest taka wieczna troszeczkę, tam od lądu idą te wiatry schodniej, więc na pewno w kwietniu maju będzie też bardzo przyjemnie, słuchajcie, w Hurgadzie. Hurgada jest o tyle może ciekawsza, że ma więcej hoteli, słuchajcie, dla dzieci, czyli te hotele posiadają więcej zjeżdżalni, więcej animacji, a Marsa Alam zostawcie sobie jako pary, jako osoby, które lubią nurkować i powiedzmy sporty wodne. Także moje opinie są zazwyczaj subiektywne, ale muszę wam powiedzieć jedną rzecz, taką no trochę się pochwalę może, ale jak jest się czym pochwalić, to no, staram się czasami. Więc te moje opinie subiektywne czemu się też sprawdzają?
Znaczy, przez to, że ponad 90% z Was, czy nawet 95% przyjeżdża i mówi mi, że są zachwycone tymi wakacjami. Czyli dlatego już to robię 20 lat, że to, co ja sobie, powiedzmy, wyobrażam, widzę, to się no, po prostu sprawdza też w tym, że Ty pojedziesz na te wakacje i będziesz zadowolony. To jest mój sukces i muszę powiedzieć, że no, to jest taka radość, tak, z tego biznesu, co robię i z tej pasji zarazem. Więc warto mi zaufać i pamiętajcie, dzwońcie pod 505 105 45 lub piszcie na rezerwację Mapamix Travel. Kochani, zobaczymy, co tam piszecie, jakie zapytania jeszcze macie. A co się dzieje, jak wycieczka wykupiona, a PCR małoletni wychodzi dodatni? Droga Edyto, więc tak, tutaj jest dużo, dużo sytuacji skrajnych, ale na pewno polecałbym Ci wykupić ubezpieczenie. Dodatkowo to ubezpieczenie pomaga Ci ewentualnie zrezygnować z wakacji, ubezpieczenie zwrócić Ci pieniążki lub biuro Ci przeniesie taką wycieczkę. Powiem Wam taką rzecz. Ja teraz w firmie zrobiłem bardzo fajny podział. Dużo takich rzeczy konkretnych i takich związanych z tymi technicznymi rzeczami prowadzi Ewa. Ponieważ jest tego tak dużo, że ja tą wiedzę, powiedzmy, sobie przypominam raz na tydzień, słuchajcie, raz na tygodnie. Także też bardzo ważne, ja tutaj nie pracuję sam. Ja tu pracuję z fajnym zespołem, jesteśmy mikrofirmą, pomaga dużo mi moja żona Ewa, Adam, słuchajcie, mam tutaj fajnych partnerów, jednym z tych partnerów niedługo zaraz będzie, słuchajcie, Boguś, Hypixel. Także jak tutaj skończę taki wstępny temat Wam dotyczących tych pytań, Waszych kierunków, to porozmawiam też troszeczkę o takich innych tematach, ponieważ jak wiecie, ja zawsze miałem dwie nogi. Była to turystyka, fotografia. Przez kryzys, słuchajcie, wziąłem się troszkę za handel nieruchomościami i rozszerzyłem ubezpieczenia. Dobrze, ale wracając do tematu turystyki, słuchajcie, ja tu jeszcze zobaczę na Wasze pytania. I zaraz, kochani, jeszcze pozdrawiam. Planujemy wyjazd do Grecji w lipcu lub sierpniu. Co polecasz, wyspy czy ląd? O, też słuchajcie, bardzo fajne pytanie. O, słuchajcie, troszkę u mnie się zrobiło głośno, dlatego że wszedł klient i może być tak, że czasami w niektórych live'ach po prostu będzie tak, że nawet ktoś tu nam pomacha i będzie super. Także jest czasami głośno, ale tym się nie przejmujcie. Więc już odpowiadam na te pytania dotyczące, słuchajcie, czyli pamiętajcie, czyli bardzo fajnym pomysłem teraz na kwiecie maja jest Egipt, ale zajmiemy się teraz tym pytaniem o Grecji. Czy ląd ten. Nina, Twoje pytanie jest genialne i zaskoczę Cię. Dlaczego? Ponieważ większość vlogerów, jakichś tam publicystów mówi, jedź pierw na wyspy. Jest to bardzo dobry pomysł, kocham wyspy greckie, ale pamiętajcie też o lądzie. I słuchajcie, może tak, powiem Ci tak na szybko o czterech miejscach, czyli globalnie Nina, ja decyduję, żebyś pojechała na ląd. Dlaczego? Ponieważ jako młoda osoba pewnie lubisz zwiedzać, lubisz historię, lubisz tą esencję Grecji. I zaczynamy tak, powiem Ci tak, na lądzie greckim zaczniemy od miejsca, które na przykład się nazywa, miejscem, które nie, znaczy nie, zakręciłem się kochani, jest i nazywa się, to jest region Chalkidiki. Dlaczego też to jest fajnie? Bo słuchajcie, Nina, do Ciebie teraz mówię i do osób, które się pytają typowo Grecję. Lotwa, co jest w ogóle plusem Chalkidiki i regionu Salonik? Samochodem dostaniesz się bez problemu. Samolotem to jest tylko 2 godziny. Czyli wyobraź sobie tak, jesteś spakowana, masz ważny dowód czy paszport, lecisz na Chalkidiki. Dlaczego na początek polecam Ci na lądzie Chalkidiki? Saloniki mają wspaniałą historię. To jest naprawdę takie drugie miasto po Atenach, bardzo ważne dla Greków. I teraz tak, jako osoba młoda poczujesz tam życie, wigor, studentów. Poza tym przy Salonikach godzinkę drogi są te słynne Haloniki, są te słynne Chalkidiki. Kochani, Chalkidiki to są 3 palce. To są wspaniałe plaże, to jest zieleń, to są wspaniałe też tawerny, w których Grecy jedzą fantastyczne jedzenie. Bo dużo na Chalkidiki, słuchajcie, wypoczywa lokalnych ludzi z Salonik. Czyli wiadomo, słuchajcie, jak przyjeżdża Grek do tawerny, to on musi mieć dobre jedzenie, tak? Czyli słuchajcie, muszą być dobre tzatziki, kalmary, oktobusy, owoce morza, a zarazem fajne mięsko. Także jeśli miałbym Ci polecić wyjazd do tej Grecji na ląd, to zacznij od Chalkidiki. Co jest też jeszcze wygodnego przy Chalkidiki? Możesz sobie wynająć autko i na przykład wyskoczyć na 1-2 dni na wyspę Tasos, o której będę też opowiadał, dużo mówił, bo to jest jedna z przepięknych wysp,
na który byłem, uwierz mi, raz, trzy razy w ciągu roku. Raz byłem na wakacjach, dwa razy to były zlecenia dla biur podróży. Więc tak wyglądają Chalkidiki. Nawet z Chalkidiki, moja droga, możesz się wybrać na słynne meteory. To jest około 4-5 godzin, ale dasz radę. Jesteś młodą osobą, więc na pewno ruszysz. Jeśli lubisz duże plaże i ładne widoki, to na pewno drugim miejscem, słuchajcie, na lądzie greckim będzie tak zwana Riviera Olimpijska, którą znamy, a ją się ładnie nazywa Riviera Olimpu. To jest miejsce, słuchajcie, które niektórzy uważają, że jest jednym z takich, może nie brzydczych, ale takich mało ciekawych miejsc w Grecji. Nie zgadzam się z tym. Szczególnie dla osób, które lubią zwiedzać. Lecąc na Riviera Olimpu, jesteście bardzo blisko właśnie takich miejsc jak wyspa Skiatos, jak Ateny, jak Meteory, słuchajcie, jak Saloniki. Czyli zobaczcie, jadąc na Riviera Olimpu, macie przede wszystkim wspaniałe plaże, czego my Polacy kochamy, oczekujemy. Przyzwoite hotele, bo baza się już bardzo zmieniła. To już nie są tylko malutkie miasteczka, takie totalne z apartamencikami, gdzie są tylko śniadania podawane. Tylko naprawdę na Riviera Olimpu poznałem bardzo fajnych, dużo hoteli, zobaczyłem, sfotografowałem. Na pewno ten temat też będę rozwijał, bo Riviera Olimpu wiele osób zapomniało, a jest dla nas Polaków bardzo fajna i ciekawa. Kolejne miejsce na lądzie greckim, które ci, mój przyjacielu, polecę, to jest Hidroganino. To jest region Aten i tu cię zaskoczę, bo poleć na wyspę Ewie. Wyspę Ewie, słuchajcie, zwiedzałem, fotografowałem, zobaczyłem dzięki mojej przyjacielce Anie Kozak. Pozdrawiam w ogóle Ateny, Anię Kozak, jej biuro. Bardzo fajna Polka, jakbyście mieli jakieś tematy związane, słuchajcie, przy Atenach, z Grecją, Ania wam zawsze pomoże. I słuchajcie, Ania mnie zabrała na wyspę Ewie, pokazała mi tam hotele i Ewia się charakteryzuje też tym, że dużo wypoczywa tam Ateńczyków, czyli serwis musi być dobry, bo wiadomo, przyjeżdżają Grecy, słuchajcie, wspaniałe też owoce morza, wspaniałe tawerny, jedzenie, także na pewno, droga Nino, drogi mój przyjacielu, który mnie oglądasz, pamiętaj też o takim miejscu jak wyspa Ewia, dzięki której jesteście blisko Aten, czyli możecie sobie, jeśli chcecie się nastawić na Ateny, to nie musicie mieszkać blisko Aten. Oczywiście zostaje wam też Attyka obok, ale jeśli wam mogę na początek polecić, to zobaczcie, bazę sobie zróbcie na wyspie Ewia i przy okazji będziecie zwiedzać sobie Ateny, ewentualnie wyskoczycie na meteory, czy powiedzmy jakieś miejsca zobaczycie na Peloponezie. Kochani, ostatnim miejscem, szczególnie Nina dla ciebie, będzie miejsce, które jest kolebką Grecji, czyli Pelopones. Na Peloponez muszę wrócić. Na Peloponezie poznałem kiedyś dwie miejscowości, Metoni i Koroni. To jest esencja Grecji. Słuchajcie, tam w niektórych sklepach nawet kasy fiskalnej do dzisiaj nie ma. Więc jest bardzo dziko, jest dużo pięknej zieleni, są gaje oliwne. Jest dużo takiej fajnej prostoty greckiej. Ludzie są, to nie są tacy Grecy zblazowani. Na przykład, kto lubi Pelopony, słuchajcie, z gwiazd? Zespół Wilki. Słuchajcie, Robert Gawliński uwielbia jeździć na wakacje na Pelopones. Także ja wam też obiecuję, że postaram się wrócić na Pelopones, bo ja jestem nim bardzo zakochany. I teraz takie podsumowanie szybkie, Nina. Jakbyś chciała jechać w okresie czerwca, czy na przykład powiedzmy bardziej w okresie lipca, sierpnia na wakacje, to wybierz te północne regiony Grecji, czyli właśnie te Chalkidiki, powiedzmy Riviera Olimpu. A jakbyś chciała jechać w okresach takich typu maj, czerwiec, wrzesień, październik, to wybierz Peloponez. Wtedy tam jest po prostu cieplej. Moi drodzy, ja zobaczę jeszcze teraz, jakie macie pytania, jak mi to wszystko idzie, a może jachcikiem po Morzu Śródziemnym. Radku, to jest też bardzo fajny pomysł, będę go rozwijał. Powiedz coś na temat Riviery Tureckiej. Drodzy, jeszcze tutaj jedno pytanie, aha, do Kanarów, dobra. Kochani, czas mamy dobry, to zrobimy teraz tak. Ja może zrobię tak, porozmawiamy jeszcze, powiem wam w miarę jeszcze rzeczy sensowne o tych Kanarach. Egipt mam ze sobą, Grecję powiedziałam, wrócimy do Kanarów i zaprosimy gościa tego. Aha,
Proszę Was taką rzecz jeszcze fajną. Dajcie mi znać, jakich miast mi oglądacie, z jakich regionów. Ja, jak wiecie, jestem z Prudnika, więc jak możecie, to napiszcie, z jakich regionów jesteście, z jakich miast i czy podoba Wam się ten live w ogóle, czy Olo nadaje się tutaj na live'a, czy po prostu, czy ma zniknąć z Waszego tutaj życia. Także trochę na wesoło potraktuję ten temat. Dobra, wracam do pytań, kochani, wracam do pytań. Słuchajcie, Metin Tur nas pozdrawia. Powiedz coś na temat Riwiery Tureckiej. Metin, obiecuję Ci, że z Tobą zrobimy w ogóle live'a o Riwierze Tureckiej, więc, o Turcji będę bardzo dużo wspominał Wam. Słuchajcie, bo po Grecji to jest mój taki konik, o którym mogę rozmawiać, słuchajcie, 24 godziny na dobę. Także pozdrawiam Metin Tur. Słuchajcie, co jest też ważnego właśnie, o tak jeszcze szybko wspomnę Wam o wycieczkach fakultatywnych. Ja mam prostą zasadę. Jak jadę z biura podróży typu na przykład, słuchajcie, Itaka, biorę wycieczkę sobie w biurze podróży Itaka. I koniec, kropka. Jeśli jadę niezależnie sobie samemu do Turcji czy innego kraju, robię co chcę. Czyli na przykład idę sobie do Metina Tur, kupuję wycieczkę, czy cokolwiek innego robię. Także to są też takie zasady, które się często pytacie mnie i ja mam proste zasady. Jadę z Itaką, biorę wycieczki z Itaką, lecę niezależnie sobie na jakieś wakacje, robię sobie co chcę. To są takie moje krótkie porady, może kiedyś je rozwinę, może nie, ale mam fajne takie zdrowe zasady, jak lecę z kimś na wakacje, biorę wszystko w tym biurze podróży, z którym lecę. Także to było takie pytanie i teraz tak, czyli kochani, wracamy do jeszcze ostatniej wersji Wyspy Kanaryjskie. To jest ciekawe pytanie, które często też pada. Czyli słuchajcie, Wyspy Kanaryjskie. Ja powiem Wam szybciutko, krótko na temat Wysp Kanaryjskich. Moją ulubioną wyspą kanaryjską jest Gran Canaria. Dlaczego? Bo to jest połączenie wszystkich wysp kanaryjskich. I to też jest teraz bardzo fajny okres, właśnie kwiecień, maj na Wyspy Kanaryjskie. Tam jest ciągle wiosna. I słuchajcie, dlaczego Gran Canaria? Zaczynam od Gran Canaria, ponieważ to połączenie wszystkich wysp kanaryjskich. W kolejnej, może tak jakby rozwinąć krótko. Ja zawsze lubię mieszkać na południu, czyli Maspaloma, słuchajcie, San Augustin, to są takie moje dwie ulubione miejscowości. Dużo się dzieje, a zarazem w San Augustin mam bazę swojego hotelu ulubionego, Don Gregory na przykład, i wtedy sobie mam tam spokój, ciszę, wypoczywam. Także dla mnie Gran Canaria jest numer jeden. Drugą wyspą, która zawsze mnie intryguje, lubię wracać, to jest Lanzarote. Kochani, przede wszystkim przez architekta Enrique lubię, ponieważ ja lubię też sztukę, film, teatr, słuchajcie, architektów, więc wyspa mnie powala w ogóle sztuką, tak? Czyli czuję tam po prostu ten aspekt, nie wiem, niebieskich okien, zielonych okien, architektury, pomników. No i oczywiście ta sceneria wulkaniczna też ma coś sobie takiego artystycznego i Lanzarote ma naprawdę ładne plaże. Trzecią wyspą, którą lubię, to jest Fuerteventura. Kochani, to jest region też południowy, ładne plaże, ale powiem szczerze, no, to jest temat taki no, dla rodzin, no, trochę nudny. Tam na Fuerteventurze dużo gwiazd jeździ, ponieważ jest tanio, jest dużo hoteli, dużo apartamentów i dużo osób się teraz lansuje Fuerteventurą. Ale to jest wyspa, na którą można powiedzieć na tydzień i no, ja tam się powiedzmy po tygodniu nudzę. Na pewno jeszcze takim plusem Fuerteventury są sporty wodne, czyli kajtowcy mają tam świetną bazę, także to też na vlogu to kiedyś Wam opowiadałem. Na pewno troszeczkę po tym live'em zrobię Wam parę linków, o których w tych miejscach mówiłem, żeby Wam go rozszerzyć. Także też postaram się niektóre live'y robić na typowym vlogu Mix Travel i też na kanale YouTube. Ale chciałam zacząć to na moim Facebooku obecnie tego vloga, ponieważ bardzo dużo Was tu mam. Z różnych krajów, z różnych miejsc, także też będę Wam wdzięczny właśnie, jak będziecie tutaj mi pisać, skąd jesteście i co robicie. Witaj, Olo, Grzegorz, Jędrzej, bardzo fajny, tu mój kolega z Prudnika, pozdrawiam. Irlandia pozdrawia, słuchajcie, Irlandii nie widziałam jeszcze. Odwiedzam moją córkę, słuchajcie, w UK, Walii, ale na pewno wiem, że Irlandia też jest ładnym krajem, jest Bartek, przyjadę do Ciebie do Irlandii, zobaczę Irlandię. Kochani, więc ostatnią wyspą może tak, bo się tutaj troszeczkę, że tak powiem, zapędziłem. Ostatnią wyspą, na którą bym pojechał kanaryjską, jest słynna Teneryfa, która jest tak reklamowana, lansowana. Powiem Wam szczerze, Teneryfa dla mnie jest totalnie zabudowana. Jedyne, co przeżyłem na Teneryfie fajnego, to był, słuchajcie, karnawał w Puerto de la Cruz. Faktycznie niesamowity, podobno drugi najważniejszy karnawał po Rio de Janeiro. Także ja wiem, że na Teneryfę jeździcie, bo są tanie bilety i tak dalej, ale Teneryfa jest ostatnim miejscem, które mi się podoba, jeśli chodzi o Wyspy Kanaryjskie. I koniec, kropka.
Rozwinę wam kiedyś Teneryfę, nie wiem, oczywiście można sobie pójść na Tejdę, można różne rzeczy robić na tej Teneryfie, ale podsumowując, numer jeden dla mnie z Wysp Kanaryjskich to jest, słuchajcie, Gran Canaria, Lanzarota, Fuerteventura i na końcu, kochani, Teneryfa. To są wyspy, które widziałem. Oczywiście jest taka malutka wyspa jeszcze, którą znam, która się nazywa La Gomera, ale słuchajcie, La Gomera to już taka bardzo specyficzna wysepka, gdzie można napisać książkę i słuchajcie, zaszyć się na miesiąc i z nikim się nie spotykać. Kochani, teraz następuje fajny moment, ponieważ zapraszam, co chciałbym tu robić często, gościa do mojego live'a. I teraz tak, słuchajcie, ja się troszkę przesunę. Gość ma na imię Bogdan, prowadzi firmę Hypixel. Słuchajcie, w czasach, tu jest Boguś, w czasach kryzysu też musiałem robić różne rzeczy. Takie jak, słuchajcie, filmować na live'ach pogrzeby, śluby. Więc Bogdan dużo mi pomógł. Boguś między innymi jest osobą, która nam tu pomogła w tych live'ach. I Bogdan jest też partnerem moim w filmowaniu ślubów. Znam się już parę lat, ja wiele rzeczy robię, słuchajcie, sam z moją ekipą, ale też mam fajnych właśnie podmiotowców, partnerów. I słuchajcie, i Bogdan wam powie o tym, jak w ogóle dzisiaj wygląda też internet, dlaczego warto robić live, jak to robić. Boguś, powiedz coś o sobie parę zdań i zapraszam cię tutaj do rozmowy. Dzień dobry, nazywam się Bogumił Siewruk. Na co dzień pracuję i stacjonuję w Opolu, ale do Prudnika lubię przyjeżdżać, dlatego że mamy tutaj dobrą energię i ta dobra energia to nie są tylko też słowa, ale czyny i tak jak widać, Olo szybko mówi, ale tak naprawdę w każdą realizację wkłada swoje serce. Ja jestem taką osobą, która próbuje oprócz tego serca wcisnąć trochę technologii, po to, żebyście nas słyszeli dobrze, po to, żebyście widzieli ładne obrazy. Na co dzień zajmuję się produkcją filmów różnego rodzaju dla potrzeb internetu, to są filmy głównie promocyjne. Natomiast od jakiegoś czasu też robimy śluby i to jest jedna z nóżek działalności, odnóg działalności Aleksandra Kramarza. Oprócz ślubów w tym roku w związku z COVID-em, to wydaje się tak, taka dramatyczna jakby nasza działalność, ale tak, tych ślubów, słuchajcie, było około 5. Z tym dwa śluby robiliśmy z Aleksandrem Kramarzem i te śluby mają swoją wartość, dlatego że oglądały czasami nawet 500 osób. Także jeżeli macie do zrobienia jakiś live i chcecie, żeby ten live był zrobiony na przykład nie tylko jedną kamerą, ale na przykład 5 czy 7 kamerami, żeby dobrze było widać wszystko, czyli na przykład przysięgę, czy też żeby było widać czy kazanie, czy było dobrze widać na przykład jakieś zawody sportowe. My możemy na takich zawodach dorzucić tablicę, na której będzie widoczne na przykład ile strzelono goli. Także tutaj profesjonalna obsługa różnego rodzaju transmisji wideo. No i tym się zajmuję ja, czyli Bogumił Siewruk z firmy Hypixel. Dziękuję Olu, że zaprosił mnie do tej współpracy. To nie jest pierwsza nasza współpraca, ale tych współprac mamy dosyć dużo za sobą. Także czasami też latamy dronem i się ścigamy, a czasami po prostu pojedziemy razem na wakacje, tak jak to było w Chorwacji. Tak, 2 lata temu. Bardzo fajny wyjazd. No cóż, no to co? Ja już może oddaję głos Olowi, który jak widzicie na pewno mam wam wiele do powiedzenia. Ja tylko dziękuję za to, że takie osoby są i jeżeli jeszcze się znajdzie taka osoba, z którą ja mogę współpracować, zapraszam do kontaktu hypixel.pl i telefon, numer telefonu to jest 501-463-270. Zapraszam do kontaktu. Ja jeszcze cię Boguś nie zostawię tak do końca, chodź tu bliżej do nas. Powiedz jeszcze bracie taką rzecz mi, czy live'y można sobie nagrać na pamiątkę, może powiedz taką rzecz, bo mimo wszystko uważam, że to będzie przyszłość live'y, tak? No dlatego ja też oprócz vloga zaczynam live'y robić. Może jeszcze troszeczkę poświęć czasu i powiedz mi, jakbyś chciał zareklamować się, dlaczego warto zamawiać nas czy ciebie i robić live'y z różnych wydarzeń, czy z eventów? Live'y przyciągają uwagę większej liczby osób. Algorytmy Facebooka, tak jak zdajecie sobie sprawę, preferują tą formę komunikacji. Czyli w momencie, kiedy dajemy zdjęcie, czy post, czy nawet film, to on jest mniej widziany niż live, który jakby prezentujecie. On dociera do większej liczby osób. Poza tym ta forma jest o wiele bardziej angażująca, tak? Oprócz tego, że słyszymy daną osobę i dzięki temu te komunikaty werbalne docierają, to też widzimy i możemy pokazywać, choćby tak jak Olo dzisiaj pokazywał paszport, to po prostu jest skuteczniejsza forma komunikacji.
Ta forma komunikacji zapisuje się na Facebooku i to wy decydujecie, czy to będzie, nie wiem, widoczne, czy zniknie zaraz po live'ie, czy będzie tam na przykład na dłuższy czas. Facebook jest dobry w takich krótkich formach, które docierają, krótkich i krótkotrwałych, czyli tu i teraz docieramy na przykład do 100, 200, 500 osób. Natomiast kiedy chcemy zostać na dłużej w internecie, kiedy nasz temat, nasza oferta powinna po prostu działać na przykład parę ładnych lat, to tutaj dobrą formą live'u jest platforma YouTube, gdzie później w wyszukiwarce można wpisać na przykład, nie wiem, wakacje na Teneryfę, tak? I w tym momencie YouTube jest drugą wyszukiwarką zaraz po Google w internecie i na pewno ten film trafi do osób zainteresowanych daną tematyką. Ja mogę tylko powiedzieć, że dla mnie to jest przyjemność praca. Zawsze lubiłem tematy związane z fotografią i filmem. Natomiast czy live, czy też w ogóle to, co nam umożliwia YouTube i Facebook, to jest interaktywne wideo. Czyli my sobie tutaj nie tylko wam przekazujemy treści, ale widzimy komentarze. I to możliwości interaktywności internetu są, no, że tak powiem, cały czas do ogarnięcia i do pociągnięcia dalej. My w tym momencie zastanawiamy się nad różnymi rodzajami form takich, które nam pozwalą po prostu nie tylko korzystać bardziej marketingowo, ale też po prostu pozwolą nam w lepszym dotarciu do klienta i zaspokajanie jego potrzeb. Ta interaktywność to jest coś, co naprawdę no, nic tego nie przebije. Także no cóż, no, live'y mają same plusy. Pozwalają przede wszystkim dotrzeć do większej liczby osób i ta komunikacja jest dużo lepsza. A przyszłością jest to, że na przykład wchodzą właśnie takie interaktywne formy, jak teraz, kiedy przychodzi do naszego studia tutaj w Prudniku, Mix Travel, kolejna osoba. Tak. Na razie jej nie zapraszam przed kamery, natomiast gdzieś tam w tle będziecie słuchać dźwięk. Pozytywna energia. Ola, co teraz? Przyjmujesz pałeczkę? Tak, ja przyjmuję pałeczkę. Słuchajcie, Adam zrobi zdjęcie właśnie do jakiegoś paszportu dowodu. Kochani, czy macie jakieś pytania dotyczące live'u? Live'ów, jeśli chodzi ogólnie do Bogdana, to jak najbardziej, słuchajcie, napiszcie. Też najwyżej na końcu Boguś bije. A ja teraz mam ostatnią rzecz, którą z wami chciałam przedyskutować, czyli słuchajcie, mój kanał na YouTubie Mix Travel, bo to jest, słuchajcie, kanał, który ja po prostu bardzo fajnie rozwijam. I to jest kanał, słuchajcie, który już ma 5000 subskrypcji i, kochani, ponad 11 milionów wyświetleń. Jeśli możecie, to Bogusia, tylko chwileczkę cię przeproszę. O, Bogusia na razie, Bogusia ma chwileczkę pomacha, ale tu jest ze mną, też kontroluje. Słuchajcie, Boguś tak naprawdę pilnuje tego, tutaj tych technicznych parę rzeczy. Adam mi tutaj podpowiada trochę, słuchajcie, także wszystko jest fajnie, bo robię to z zespołem. Pamiętajcie, to nie tylko ja wszystko w tej firmie wykonuję. Wy czasami fajnie do mnie mówicie, Olo, zwolnij tempo, bo zawał dostaniesz. Kochani, uwierzcie mi, nie wszystko ja robię w tej firmie. Mam wspaniałych pracowników, wspaniałych ludzi, wspaniałą żonę, fajnego asystenta i partnerów, kontrahentów. Nie wszystko Olo sam robi. I teraz tak, kochani, przechodzimy do ostatniego tematu, którym jest kanał Mix Travel na YouTubie mój. Może napiszcie, czy lubicie ten kanał, znacie go, czy oglądasz go, ten kanał, i po prostu, no, jak uważasz te filmy, czy są dobre, czy one ci pomagają w wakacjach, kupowaniu wakacji szczególnie, czy oglądasz je dlatego tylko, że lubisz po prostu ładne obrazy, ładne zdjęcia. To będzie dla mnie bardzo cenne. Także możecie zadawać ciągle pytania, tu podglądam. O, UL, Ewa, zawsze dostaniesz co chcesz. Dziękuję, Tomku. Tomek, z tego co pamiętam, kocha, słuchajcie, Grecję, tak jak ja. I dobrze. Więc słuchajcie, taka ciekawostka. Wydrukowałem sobie tutaj 50 najbardziej popularnych filmów, które oglądaliście ostatnio na moim kanale od stycznia do marca tego roku, kochani. I taka ciekawostka na początek. Ja wam będę jak gdyby mówił o tych filmach, troszkę starał się takie streszczenia robić, dlaczego tak pewnie wybieracie, ale zrobiłem sobie podsumowanie na 50 filmów, które tutaj wydrukowałem. Zgadnijcie może, z którego kraju, który kraj jest najchętniej oglądany. Takie dane dotyczące tego kanału, to słuchajcie, w szerszym jakby aspekcie będę kiedyś wam rozwijał, typu ile mężczyzn chodzi na ten kanał, ile kobiet, jaka średnia wieku jest,
Te tematy dopiero będziemy, kochani, rozwijać w innych tutaj live'ach. Ja czasami sobie, słuchajcie, mylę live'a z vlogiem, bo ja zazwyczaj vlogi robię, więc wybaczcie mi za moje jakieś małe pomyłki, tego typu rzeczy. Czy ktoś zgadł, czy ktoś z Was, na który kraj najchętniej, z którego kraju najchętniej oglądacie filmy? Brawo Dycia, słuchajcie, brawo Dycia odpowiedziała, Grecja, tak. Słuchajcie, więc na 50 filmów, 25 jest z Grecji. Teraz, żeby przyspieszyć Wam i taką ciekawostkę powiedzieć, drugim krajem, który najchętniej oglądacie u mnie na moich kanałach, filmy z tego kraju, jest Turcja. Także jak najbardziej Turcję też będę Wam rozwijał, bo to jest kierunek, który naprawdę ja świetnie pomogłem wypromować paru biurom podróży, znam. Słuchajcie, na trzecim miejscu jest Egipt. Egipt, o którym Wam mówiłem, bo faktycznie 4 godziny lotu, piękna pogoda, także super kierunek. Czwarte miejsce zajął Sal, czyli Wyspa Zielonego Przylądka, Wyspa Zielonego Przylądka, Wyspa Sal. I słuchajcie, i na czwartym miejscu, Sal i Zanzibar, to słuchajcie, to są miejsca czwarte. Czyli podobne ilości oglądacie moich filmów, słuchajcie, na Capo Verde, czyli Wyspie Sal i Zanzibarze. I słuchajcie, i jeszcze takie miejsce bardzo ważne zajęła Hiszpania. I może teraz tak, kochani, może teraz spokojnie Wam spróbuję rozwinąć tą pierwszą dziesiątkę. Więc hitem, najczęściej oglądanym filmem na moim kanale YouTube Mix Travel jest film, który się nazywa Top Hotele w Marsa Alam. Czyli zobaczcie, czyli to się też fajnie sprawdza z sprzedażą, którą ja teraz mam. Czyli Wy teraz tak naprawdę poszukujecie, patrząc się na tą resztkę zimy, tej dziwnej wiosny, Wy teraz poszukujecie, mówmy sobie szczerze, niedrogiego, taniego, dobrego miejsca na Wasz urlop, wakacje teraz w okresie od stycznia do maja, powiedzmy. Czyli słuchajcie, na pewno wiem, że trzeba będzie Wam ten temat rozszerzyć, czy na vlogu, czy na live'ie, czyli będziemy dużo rozmawiać o Egipcie, ponieważ jest to numer jeden filmik, który ma najwięcej wyświetleń w przeciągu ostatnich 3 miesięcy. Słuchajcie, drugi filmik to jest Santa Maria na Capo Verde, czyli moje kochane miejsce też, które poznałem w różny sposób i na Wielkanoc byłem. Jest to wyspa, na której byłem około 3 razy, nawet nie liczę niektórych razy, ile byłem na jakichś miejscach, bo to jakby nie jest ważne. Czasami możesz być raz na jakimś miejscu i będziesz zakochany, czasami 10 razy i nie spodoba ci się to miejsce. No tak jest. Ja w moim zawodzie czasami mam tak, że kochani, no muszę w niektóre miejsca jeździć 10 razy, no w niektórych jestem tylko raz. I teraz tak, czyli ta Santa Maria, czyli Capo Verde też Wam się podoba i po sprzedaży też u mnie istnieje Sal i Capo Verde. Ciągle też kierunek całoroczny, więc polecam Wam. Moi drodzy, trzeci filmik to jest hotel Fonte Beach na Maroku. Z Marokiem jeszcze no, dokładnie nie wiem, jak będzie w tym sezonie, ale ciekawostką jest to, że to jest trzeci filmik, który jest chętnie oglądany. Kochani, piąte miejsce, filmik z hotelu Mitsis Alila. To jest filmik z hotelu, z sieci hoteli, który chyba no, jest u mnie hitem i najlepiej lubicie go kupować i uwielbiacie sieć hoteli Mitsis. Powiem Wam ciekawostkę, w ogóle właściciela hotelu Mitsis obecnego, Stavrosa, poznałem słuchajcie, na nartach w Austrii dzięki moim przyjacielowi Krzysztofowi Majda. Także wspaniały Grek, ma ponad 10 hoteli w Grecji, świetny serwis, świetna jakość, także widzę, że te hotele też Wam się podobają. Często na nie wchodzicie i Mitsis, hotel Mitsis jest w czołówce filmów, które lubicie oglądać. Kochani, i teraz też miła rzecz dla mnie. Numer 7. To jest filmik, który się nazywa, moi drodzy, Aleksander Kramarz na Rodos w czasie COVID-u. To jest ten słynny filmik, który właśnie zrobiłem dzięki zaproszeniu firmy Grekos i Gazety Rzeczpospolita. Na to zaproszenie wyjechałem w lipcu tamtego roku 13. Pamiętacie, to był ten początek, kiedy byliście wystraszeni. Wiecie, jak się na tych wakacjach zachowujecie, co trzeba będzie robić. Więc ten filmik bardzo pomógł w ogóle w promocji Grecji, pomógł w promocji Rodos, pomógł w promocji hoteli Mitsis i w tym, że byliście odważniejsi kupując wakacje, jeżdżąc na wakacje. Także, no nie wiem, może mi kiedyś Grecy przyznają kawałek ziemi w nagrodę, słuchajcie, za to, że takie rzeczy robię dla Grecji.
Ale ja jestem też, cieszę się, dumny z tego, że posłuchaliście mnie i wtedy i w 2020 roku pojechaliście na wakacje i mam nadzieję, że też dzięki temu filmowi, bo te wakacje będą podobne, pojedziecie też w tym roku. Kochani, następna rzecz, następny filmik, który jest popularny. A, to jest, kochani, mój też jeden z moich ulubionych kierunków, Zanzibar, czyli hotel, filmik z hotelu Hotel Kiwengwa Resort Beach. Hotel jest położony na wschodzie Zanzibaru. Znam hotel bardzo dobrze, dużo ma zieleni, fajne animacje. Teraz w styczniu, w lutym głównie go sprzedaje z biuro podróży Itaka. I muszę wam powiedzieć, że klienci są hotelem zachwyceni. Mam nawet klientkę, która już kupiła ten hotel, słuchajcie, na czerwiec tego roku. Czyli zobaczcie, w ciągu pół roku potraficie pojechać w to samo miejsce dwa razy. Ja pamiętam, miałem takiego klienta, słuchajcie, który w Chorwacji chyba z 7 lat rzędu wybierał ten sam hotel i słuchajcie, i nawet numer pokoju musiał mieć ten sam. Także czasami macie różne upodobania, ja je zawsze będę spełniał i słuchał was to, co lubicie. Zerknę tylko, kochani, czy macie jakieś pytania, czy nie. Na razie nie macie żadnych, dobrze. To słuchajcie, jedziemy dalej. Kolejne na przykład filmiki, taka kolejna 20. To jest, moi drodzy, to jest filmik top 10 atrakcji na Cabo Verde Sal. Czyli znowu jednak widzę, że lubicie oglądać filmiki z kierunków całorocznych. Czyli wygrywają filmiki z typu, też oprócz Grecji oczywiście, wygrywają filmiki z, moi drodzy, z destynacji takich całorocznych, bo Sal jest destynacją całoroczną. Itaka tu i wróciło teraz na tą drogę i akurat z tych biur podróży możecie bez problemu u mnie kupić Wyspę Zielonego Przylądka, czyli słynne Cabo Verde, szczególnie Wyspę Sal. Słuchajcie, 12 miejsce. Filmik.
Adaś, napisz, że mamy mały problem techniczny najwyżej. Dobra. Czy mnie słychać, kochani? Czy mnie słychać? Słychać. Tak? Dobrze. 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 To słuchajcie, bo mieliśmy tutaj taki mały chyba problem techniczny, bo wiecie, na Facebooku czasami, czy na Instagramie, czy na różnych, tak, już słychać. Już Dudycia mówi, że mnie słychać. Ja was przepraszam, bo czasami słuchajcie, no przez Facebooka czy przez różne sytuacje te live się zacinają, tego typu rzeczy. I czy możecie przypomnieć mi, na którym filmiku akuratnie się wyciąłem? Dajcie znać i... Olo, wróciłeś. Dobra, słuchajcie, wróciłem. A przypomnijcie mi, na którym filmiku, którym opowiadałem, mnie nie było słychać? Widzicie, fajnie, czy to jest prawda, że jestem na żywo, słuchajcie. Ja was przepraszam, bo po prostu coś tutaj po prostu nas chwilę wycięło. Tomku, Edyto, czy ty byś mi mógł przypomnieć, na którym filmie, który wam omawiałem, tutaj było mnie słychać? Dobra, słuchajcie, to może zróbmy tak. Ostatnim 20 hotelem taki top, który kochani, który lubicie oglądać, jest hotel Pine Bay w Turcji. Słuchajcie, Turcja Egejska to jest wspaniałe miejsce. Hotel jest położony w przepięknej zatoce, ma fajne animacje. Możecie go też również w tym roku ode mnie kupić. I pomalutku powiem wam tak. Dziękuję wam za cierpliwość dla mnie. Będę się z wami pomału, słuchajcie, żegnał. Jeśli macie jakieś pytanko jeszcze, to obiecuję, że będę je rozwijał. Teraz tak, jeśli możecie, to dajcie jakąś farę, tutaj linki do swoich znajomych, jak wam się podobało. Dajcie jakieś kciuki, jakieś serduszka, to zawsze będzie mi miło. Postaram się być na swoim tutaj Facebooku z wami przynajmniej raz w tygodniu, minimum raz na dwa tygodnie. I również postaram się prowadzić live'y na kanale bezpośrednio Mixed Travel YouTube'a i Instagrama. Tylko będziemy charakteryzować je tym, że na przykład będę bardziej mówił o hotelach na niektórych kanałach, niektórych bardziej o miejscach. Także no, postaram się na tych live'ach, jak wam się będzie podobało, będą dobre opinie, to być częściej z wami. I co? Także jeszcze raz, jak ktoś, to proszę was o te opinie. I moi drodzy, bardzo ważna kwestia, którą tu mi Adaś podpowiada, to jest konkurs, który chciałbym zrobić dla was niedługo. Dlatego przygotujcie wasze zdjęcia z wakacji lub nie z wakacji, dotyczące waszego selfie. Będą fajne nagrody, słuchajcie, i z fotomedium mojej firmy, i z Mix Travel. Bardzo fajnych, dużo nagród będzie, także przygotujcie swoje zdjęcia selfie z wakacji lub nie z wakacji, to będzie super konkurs, więc bierzcie się z archiwa, zaglądajcie do nas wasze dyski, to mogą być z tamtego roku, 10 lat temu i to co, dziękuję wam serdecznie, zapraszam tutaj, żeby może jeszcze Boguś pomachał, Adam wam, słuchajcie, i do zobaczenia w następnym live'ie, dam wam znać i tutaj jeszcze Adaś, może pokaż się tutaj, że jesteśmy prawdziwi. Ewa, słuchajcie, pracuje, bo ma klienta. Także bądźcie zdrowi, dbajcie o siebie i piszcie do mnie na maile rezerwacja@mixtravel.pl lub dzwońcie do mnie po telefon 505 105 345. Do zobaczenia, Aleksander.